Projekt klubów partnerskich Akademii Krakowi wszedł w życie. Jesteśmy po podpisaniu dwóch pierwszych umów z klubami MKS Pogoń Miechów oraz MKS Tarnowia Tarnów. Generalnie rozmowy przebiegały bardzo pozytywnie. Obydwa kluby były od początku naszej jakby relacji, tej komunikacji zainteresowane współpracą, więc też cieszymy się, że już te umowy sfinalizowaliśmy. Pogoń Miechów została pierwszym oficjalnym klubem partnerskim w Krakowie. Panie prezesie, jak mógłby pan zdradzić kulisy rozmów i tego, jak doszło do podpisania umowy? Bardzo szybko tak naprawdę, bo po pierwszym telefonie od. Bogusława Kurasiady no do rozmów i, i po prostu zaczęliśmy rozmawiać, tak jak to ma wyglądać i tak dalej, no ja się cieszę z tego powodu, że otworzymy troszeczkę dzieciom w Miechowie, przede wszystkim w całym mieście tak szerzej drzwi na, na taką ekstraklasową piłkę i, i i po prostu, żeby oni się rozwijali cały czas, bo to super sprawa jest i to jest takie najważniejsze dla nas, bo jakby jesteśmy klubem małym, z małej miejscowości ale Naprawdę mamy dużo talentów, które po prostu gdzieś są tłumione, a dzięki temu tej współpracy te dzieci będą miały po prostu, no tak jak mówię, otwarte szerzej drzwi na, na taką dalszą ścieżkę rozwoju. No bardzo cieszymy się, że, że podpisaliśmy pierwszą umowę partnerską i e, jesteśmy bardzo zadowoleni, e, bo rozmowy tutaj od początku z, e, z przedstawicielami Pogoni szły bardzo dobrze. E, prędzej działająca akademia, e, która naprawdę została nam przedstawiona w sposób bardzo pozytywny. E, też dodatkowo miało to związek z tym, że mamy tam bardzo Rozbudowany fanklub w Miechowie, więc to też dodatkowy element tej współpracy. I mamy nadzieję, że, że ta współpraca będzie nam się układała tak jak nasze rozmowy, czyli bardzo dobrze od początku. Dzisiaj podpisaliśmy historyczne porozumienie z klubem Krakowia. Pani prezes Magdalena Pasek potwierdziła tylko dzisiaj swoim podpisem ustalenia, wcześniejsze, które, miejmy nadzieję, spowodują ożywienie na powrót współpracy z Krakowią. Pamiętajmy, że to Mateusz Klich i Bartek Kapustka były to osoby, które łączyły MKS Tarnowia z Krakowią i myślę, że takich kolejnych e, zawodników będziemy mieć teraz bez liku dzięki naszej współpracy. Tarnowia liczy na to, że z impetem ruszy Akademia Piłkarska. To jest największy plan w tej chwili klubu, aby skupić się na szkoleniu dzieci i młodzieży jak naj wyższym poziomie miły jest akcent podpisania umowy i cała ta otoczka, ale tak naprawdę naszym głównym celem jest to, żeby yy, zapisy, które znalazły się w umowie, czyli zapisy dotyczące współpracy edukacyjnej, szkoleniowej, marketingowej oraz organizacyjnej, weszły w życie i tutaj przed nami jest naprawdę dużo pracy. Będziemy w przypadku każdego partnera, czy to Tarnowi, czy, czy Pogoni Miechów stawiali na jakość, zaangażowanie w tej relacji, w budowaniu kolejnych wspólnych projektów, które będą przynosiły pozytywne efekty dla obydwu stron. Myślę, że Klub Krakowia jest idealnym partnerem do takiej współpracy, pomijając sympatię wzajemnych kibiców, bliskość tych klubów i wzajemne doświadczenie. Myślę, że tylko będzie to na korzyść klubu. Piłka jest w grze i myślę, że będziemy zdobywać nią coraz więcej bramek. Już wkrótce podpiszemy kolejne umowy, nie ukrywam, że chcemy, by ten projekt dynamicznie rósł, by się rozwijał. Chcemy w ten sposób stworzyć bazę klubów partnerskich, na podstawie czego będziemy mogli jeszcze więcej korzyści czerpać na wszystkich wcześniej wspomnianych obszarach, a wszystko się sprowadza do tego, aby szkolenie w w Akademii Krakowi, a także u naszych partnerów było na jak najwyższym poziomie. Przykład Kapustki oraz Klicha, którzy z Tarnowi przeszli do Krakowi, a potem też w piękny sposób ci zawodnicy zapisali się w jaki sposób w historii polskiej piłki, tak? bo grali na poziomie, czy grają na poziomie bardzo wysokim, elitarnym, więc też akurat w przypadku Tarnowi połączenie tych dwóch piłkarzy jakby miało znaczenie. Jest to bardzo fajny, fajny akcent.